Dwóch mam bogów muzycznych, Skrzeg i Grechuta. Jaką rolę odegrali Skrzeg i Grechuta za życiu? Chciałem być muzykiem, chciałem grać, stać na estradzie, żeby się gapili na mnie. Ja bym był ważny. Ja bym był ważny, bo ja na podwórku nie byłem ważny. Miałem ważniejszych kolegów. No i dzwoni do mnie ksiądz z Budapesztu, czy bym nie przyjechał tam na dzień skupienia dla księży i sióstr. Dobra, przyjadę. To przyleć samolotem tym od. Dobra, daj mu namiar samolotu, którym przylecę. Wyszedł po mnie, wróciliśmy do domu. I on mówi, zrób sobie Peter kawę, rządź się jak u siebie w domu. Bo ja jeszcze jadę po lotnisko, bo muszę przywieźć jeszcze Skrzecha na koncert dzisiaj. Ale numer. Powiedz, no, pojechał po Skrzecha, przyjechał Skrzech z żoną, podaję mu rękę. Mówię, panie Józefie, chciałbym panu podziękować za całą twórczość. A pani, pani Alino, w 83 roku w kościele seminaryjnym miała taką broszkę z literką A. A Skrzech mówi, nie miała takiej broszki. Ona mówi, miałam. Wow. I Skrzech się zorientował, że ktoś go tak obserwuje, że jakieś... Potem był koncert w ambasadzie polskiej. Skrzech Komasa, recytację. Bardzo fajny koncert dali. Pojechaliśmy na obiad. I oni zobaczyli, ci ludzie, ten ambasador tam, jak dla mnie ważny jest, na Skrzech, pytam, kto to jest. A to się z Pawłem Giewiem się interesuje właśnie. To mówią, to jutro wobec tego zróbmy przyjęcie dla naszych przyjaciół Węgrów. Taki znajomy mój, który tam pracował w tej polonijnych strukturach politycznych, powiedział, to zapraszam do mnie, do ogrodu, zrobimy sobie grilla. No i następnego dnia pojechałem do tego domu. Wypiłem ze Skrzechem brudzia. I zacząłem go wypytywać o te płyty. A gospodarz domu mówi, a może byście chcieli przy fortepianie pogadać? A przecież tu ciebie nikt nie gra. Do tego Imrego. On mówi, nie gra. Ale myśmy kupili go fortepian, bo ktoś już strasznie tanio sprzedawał i mieliśmy go za ileś tam tysięcy forintów wymienił. No więc wzięliśmy ze Skrzechiem buteleczki Tokaju. Poszliśmy na dół, ja się rozwaliłem na wersalce, która stała, bo to w garażu to było. I mówię, że z drugiej płyty zagraj to. Wow, niesamowite. Patrz, ten pan był po pomysłu. Winny, Panie nasz.
choć krwi swej krople skradaj. Dotknąć szaty, usłyszeć słowo wstań, krzewie winny, Panie nasz. Dopiero gdy zobaczysz, jak na rękach przeniósł Ciebie Pan, spojrzysz mu w oczy, nic nie powiesz, bo słów wdzięczności nie zna świat. 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 Świat.